postanowiłam zrobić sobie przerwę w przechadzce i opowiedzieć wam, jak to kolumbijski rząd zbanował mi telefon. Na serio. Wjeżdżając tutaj miałam sieć w nocy i rano nie było. I teraz tak, patrzcie za mną. Myślałam, że to od wysokich budynków. Powierzcie mi, trochę podróżuję po tym świecie i już miałam tyle przebojów z kartami SIM, że książkę mogłabym napisać. I myślałam, że to od tych wysokich budynków, że zakłócę SIM. Potem myślałam, że telefon mi może padł, bo on się umoczył, bo to spać. Taka możliwość też mogła zaistnieć. Więc poszłam do operatora i babeczka mi tłumaczy, a ja normalnie wrzałam, bo wkurzyłam się, że ta sieć, którą kupiłam, niezbyt działa, bo rzeczywiście kiepski sygnał miała. I tam zwie po nich ostro, jadę. A ona próbuje mi wytłumaczyć, że to nie ich wina. Ja mówię, jak nie ich wina, jak ich karta. I się okazało, że poprzednia karta, którą kupiłam, była niezarejestrowana. I rząd kolumbijski sobie w czasie pandemii wymyślił, że karty, których się nie zarejestruje do 2 tygodni, po prostu urządzenia, do których się je włoży, na te urządzenia nakłada się SIM-kę. To znaczy urządzenie przestaje łapać jakąkolwiek sieć. I wymiana karty na inną, kolumbijską, nic nie daje. Moja szkopska działała w tym telefonie. Miała zasięg. Ale żadna kolumbijska, bo miałam tą starą i ta Movistar nie działała. I babka mi to próbowała wytłumaczyć, ja nie skumałam. Dopiero za drugim podejściem, na spokojnie, jak mnie posłała do tego operatora od pierwszej karty, gościu mnie oczywiście, co ja chcę od niego, znowu odesłał, że to przecież nie jego problem, jak używam Movistar. No i ona mówi, że ta grupa mnie spanowała. Okazuje się, że jak nie zarejestrujecie karty do jakiegoś czasu, to w Kolumbii wasze urządzenie, do której włożycie tę kartę, przestanie łapać zasięg. Ale to jest zbanowane jedynie na karty kolumbijskie. I na przykład jak ktoś sobie tutaj wlatuje na miesiąc, to tego nie skumam. Bo mi zbanowali po 1,5 miesiąca. Taka kontrola panuje w Kolumbii. A teraz pomyślcie sobie, że prowadzicie biznes, robicie przelewy, wszystko idzie przez SIM kartę, bo każda aplikacja chce SIM kartę. A wy tu zasięgu nie macie. I nic wam nie da kupno nowej karty na terenie Kolumbii. Mi jedynie europejskie działa. Ach, ale byłam wkurzona i zanim do tego doszłam, ale ja już miałam takie przeboje z tymi kartami, że wiem, że trzeba najpierw iść do operatora i próbować to jakoś wyjaśnić. I bez względu na to, jak irracjonalne pomysły mają, by to zreferować, trzeba się temu poddać. Bo naprostowanie tego było rzeczywiście dziwne i trwało co najmniej z godzinkę, zanim tam zadzwonię, bo to trzeba osobiście dzwonić i rejestrować. I tam mi ten serwis to tego poprzedniego operatora zrobił. A ja, jak byłam u tej babeczki, to nie miałam tej starej karty, więc musiałam się wrócić na hostel. Straciłam was 4 godziny po tą starą kartę i szłam do tego starego operatora, żeby mi to jakoś odblokował. Oni chyba nie rejestrowali tej karty. Jakoś tam rejestrowali jakąś nową. No, robili przekręt. Ale oj, co ja już miałam ze SIM kartami. Na Silence na przykład kupiłam. Działa 2 dni. Byłam wtedy chora i normalnie ledwo nogą włóczyłam. Szłam, żeby mi to jakoś odblokowali. Dogadać się, to jest. Najlepsze jest Indonezja. Tam trzeba uważać, żeby kupić kartę, która będzie działała na wszystkich wyspach, że ja byłam na większości, bo zaczynałam z Sumatry, potem jeżdżałam na Javę. To kupiłam taką kartę, tak, tak. Ale trzeba też uważać, żeby ci ją doładowali nie na dany region.
a na całą Indonezję. Ach, jak ja nie widzę Indonezji, a co tam miałam za przeboje z tą kartą i żeby cokolwiek odblokować albo zmienić w tych ich układach, trzeba było doładować. Nieważne, że już doładowałam i to nie działało. Ach, a Indie? O, Indie to jest w ogóle bajka. Zarejestrowanie i kupno SIM karty nie jest proste w Indiach. I trzeba mieć miejscowego, który zadzwoni i to odblokuje. To jest co najmniej 2 godziny roboty. I kupno karty też nie jest łatwą sprawą w Indiach, powiem wam. Myśmy mieli łatwo, bo lądowaliśmy w Kochi i kupiliśmy zaraz na lotnisku. Bo kartę mieliśmy, ale trzeba było ją zarejestrować i to był problem. Bez miejscowego nie dacie rady. Tak to wygląda i ja już odkąd pamiętam, mam przeboje z kartami, które przestają nagle działać po wjeździe do jakiegoś miasta. W Atlancie na przykład, jak są takie wysokie budynki, czy w Kuala Lumpur, jak chodziłam, to też nie miałam sygnału, dlatego brałam to też pod uwagę. Ale tu nie są aż tak jakieś wielkie te budynki, bo że drzewa zakłócają sygnał. Ajaj. Także jak się wybieracie do Kolumbii, weźcie to pod uwagę, że nagle telefon przestanie mieć zasięg. A! I takie odblokowanie karty to nie jest hop sił, że już będziecie mieć odblokowane. 24 godzinki trzeba było czekać. Znaczy Kasia mi powiedziała 24 godziny, ale zaczęło działać i raz działało, raz nie działało. Ale po 24 godzinach zaczęło działać. Ku mojemu szczęściu. Jak już zaczęłam, to powiem, jakie przeboje z SIM kartą miałam na Galapagos. Byliśmy tam w sumie na 3 wyspach i na 2 nie było problemu, a na 3 Android, Samsung telefon nie działał, bo był to telefon zakupiony w Korei i częstotliwości nie odbierał. No i myśleliśmy, że ten Android zamógł, czy coś się z nim stało. Gdybaliśmy, bo wystarczyło zmienić wyspę. Po prostu na tej wyspie nie odbierał. Nie było w ogóle sygnału. Galapagos nie należy do moich ulubionych miejsc. Tam śmierdziele mają więcej praw niż człowiek. I nie lubię też restrykcji, jakie tam panują. Za grubą kasę. A na Galapagos polecieliśmy, bo to Paxi wybuchł i mogliśmy się wspinać. To był plan B. A nie wspominamy zbyt miło. Nie lubimy Galapagos. Wbrew temu co inni youtuberzy gadają, jak to wspaniałe miejsce. To tak, jak ktoś lubi terror, zamord. Już w tamtych czasach. Pomyślcie co teraz, jak ja czytam, że Galapagos banuje kremy do opalania z powodu rafy, której tam nie ma. Jak żeśmy wlatywali na Galapagos, to przed lądowaniem otwierali tam te wszystkie schopki na bagaże i jechali sprayami. Na żadną wyspę nie mogliśmy przejść wieś żarcia. Wszystko było trzepane i kontrolowane. Bo tam jest zakaz przewożenia jakichkolwiek ziaren, nasion. Ja nie lubię terroru. Jak czytam, że by tam płynąć statkiem, to trzeba go oczyścić i nie wiadomo co, bo kary są. To... A wiecie, jakie to drogie miejsce? Jedno z najdroższych, na których byłam. I nie polecam. Wtedy było trzeba wywalić 100 dolców za wstęp do parku. Ciekawe, ile teraz kosztuje, nie chcę myśleć. A ponadto trzeba było kupić bilet, przemieszczać się pomiędzy wyspami. Wszystko koszt, a nocleg i żarcie, jakie tam jest, drogie żarcie. O. Nie jestem fanem Galapagos. Ekwador tak, ale nie Galapagos.
tylko ludzie chorują, ale i sprzęt. I tak się stało, że mój telefon zachorował, to znaczy bateria. Już tylko 2 godziny trzyma. No i dzisiaj postanowiłam ją zrobić. 20 minut ma to trwać. A kosztuje to 160. Tutaj szybko. Zobaczymy, czy lekarze ją uzdrowili. Znaczy moją komórkę w tej cenie. A buty też oddałam do doktora. Sandały to znaczy. Do szycia. Tutaj troszkę inaczej to wszystko funkcjonuje, jak widzicie. Opowiem, dlaczego ten operator banuje mi telefon. Nie, żebym nie zarejestrowała karty. Zarejestrowałam. Byłam wczoraj. To wyjaśnić. Najpierw u jednego, bo myślałam, że ten mi zblokował. Potem u drugiego. I okazało się, że zbanowali mi kompletnie telefon na wszelkie sieci znowu w Kolumbii. Bo nie zarejestrowali mojego telefonu do ewidencji. Z tego co zrozumiałam. Znaczy mnie jako osobę zarejestrowali, paszport chcieli. I to jest zarejestrowane. Takie coś sobie myśli. A, i nie odblokują mi tego. Jak nie zapłacę 20 tysięcy. Tak mi powiedzieli. I ja myślę, że ta babka mnie chciała naciągnąć, więc idę się kłócić do drugiego. Znaczy inny serwis znalazłam. Tego operatora i idę wyjaśnić jeszcze raz sprawę. Coś okropnego. Dzisiaj mi trochę ciśnienie zeszło. Bo wczoraj miałam takie nerwa. Historia z moim zablokowanym telefonem ciąg dalszy. Byłam wczoraj znowu w Movistar, bo od prawie tygodnia mam problem z zasięgiem. Znaczy mój telefon, do którego włożyłam kartę, nie działa. Byłam u poprzedniego operatora Exito i mi powiedział, że Movistar mnie nie zbanował. Więc poszłam do Movistara, a tam babeczka sobie zażyczyła 20 tysięcy. Nie dałam się naciągnąć, więc poszłam po rozum do głowy, przeszukałam wszystkie SMS-y, które dostałam od tego operatora. Wyszłam na ich stronę i próbowałam zarejestrować telefon. Bo w tej firmie nie wystarczy zarejestrować się paszportem. Bo tak zrobiłam. Trzeba jeszcze zarejestrować e-mail telefonu. No i to zrobiłam. Nie dostałam żadnej odpowiedzi na maila, kompletnie nic. Po 2 dniach odpowiedź przyszła na telefon w formie SMS-a, że procedura została niezaakceptowana. Więc wczoraj odwiedziłam kolejny raz tego operatora. Tym razem wybrałam się do innego serwisu, bo ta babka mi chciała porządnie naciągnąć. Troje ludzi mnie przyjmowało, żeby wejść do tego sklepu. Mniejsza o to. Gość mi powiedział, że mi to odblokował i dopiero za 3 dni będzie działał mój telefon. No i mam nadzieję, że będzie działał. Ja jestem tutaj 4 dni. I to będzie sobota, gdzie wszystko też znowu będzie zamknięte. Mnie chyba szlak weźmie, jak to nie będzie działać. Znaczy, ja korzystam z tego internetu na innym telefonie. I mam nadzieję, że mi go nie spanują. Ale tamten telefon jest kompletnie zablokowany na wszelkie kolumbijskie karty. I bardzo kiepsko łapie sieć, odkąd tego dokonali. I jak łapie, bo czasem mi skakuje ta sieć, jak mam tą kartę. Mam kartę kolumbijską, ale ona nie działa prawidłowo i więcej jak 3G też nie skakuje. I teraz płacę za internet na miesiąc, gdzie przez 2 tygodnie nie mam praktycznie w ogóle tego dziada, bo jak nie jedna sieć mnie zbanuje, to druga i pod byle pretekstem. Rzeczywiście wysyłali mi SMS, ale ja je ignorowałam. Tyle dostajecie SMS-ów tutaj takich różnych z reklamami, że macie coś kupić, doładować i cholera wie, że to ignoruje człowiek. A nie wiedziałam o tym. Zresztą
tej babeczce powiedziałam, że mam już wszystko zarejestrować w Rialaczy. Oni sami nie wiedzą. I teraz nie zarejestrujecie tego, co trzeba, czyli tego telefonu, to macie banę. Na tyle czasu, to jest pierwsze. A po drugie, jak ludzie wam tego nie zrobią, to będą sobie wymagać 20 tysięcy. Wszystkie dane, to jest niemożliwe. Tragedia. Nadam, jak się skończy ta historia. Mam nadzieję, że w sobotę będę mieć na to. A nie mam ochoty mieć na telefonie symbloka. Proszę. Pierwszy raz w życiu mam aż takie problemy z SIM-kartą. Ja myślę, że to jest przez Wenezuelczyków, którzy przekraczają granicę i kupują tutaj masowo karty, bo to jest pierwsze, co robię, sama to widziałam. Po ceregielach, jakie przeszłam, od razu mam kupno Movistar, ewidentnie. Nie wiem, co polecać. Jeszcze nie wypróbowałam Klarą. Typ mi na hostelu mówi, że Vigo. Tutaj jak pytałam ludzi, to mi Tigo oferowali. Ja nie chcę Tigo, bo Tigo też nie działa. W Guatemala nie działało. Ja będę kupować Klarą. Następne. Zobaczę, czy mnie dalej nie będą banować. To jest straszne. Dokręcam ten film, bo nakręciłam i myślałam, że już się sprawa rozwiązała po pierwszym razie, a widzicie mnie. Mam nadzieję, że to ostatnie, co nadaje. Taki malunek. I drzewo z kolcem. Au! Oj, ściernie. Ale daje. A wygląda niepozornie. A tutaj ładny widoczek się kryje. Medellín.